Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Właśnie jesteśmy w trakcie jazdy testowej Toyotą Corollą z dość małym silnikiem, pojemności 1,3, mocy 99 koni. Auto jest praktycznie, znaczy można powiedzieć, że prosto z salonu, bo 2017 rok produkcji, przejechany ma niecałe 7000 km, także nówka sztuka. Dzisiaj zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32 z podłączeniem do systemu OBD. Do bagażnika zamiast koła zapasowego wleciał zbiornik o pojemności 56 litrów, z czego używalnego gazu tego do wyjeżdżenia będziemy mieli około 405 litrów. Powiem teraz coś o spalaniu, bo auto mimo małego silnika no, niestety nie pali mało, bo pali 8 litrów benzyny na 100 km, gazu będzie palić nieco więcej, około 9 litrów na 100 km. Oczywiście wszystkie te wartości są podane w cyklu miejskim, także jeżeli wyjedziemy na trasę, spalanie może sporo się zmienić na korzyść, czyli po prostu się zmniejszy. Koszt przejechania 1000 km na paliwie benzynowym jest to 420 zł, koszt przejechania 1000 km na gazie jest to raptem 190 zł, także oszczędności jest ponad połowa, bo na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzamy aż 230 zł. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę też, że to jest auto flotowe, także będzie trzepać kilometry w dużych ilościach. Dokładnie. Także instalacja szybko się zwróci. A koszt takiej instalacji u nas w firmie w Energy Gas Polska jest to jedyne 2900 zł. No i w tym oto przypadku, przy takim spalaniu auta jak ma obecnie, instalacja zwraca się po przejechaniu około 12500 km. Dosyć względnie szybko, no wiadomo, te ostatnio te czasy i odległości, które pozwalają nam na to, aby instalacja się szybko zwróciła, no jest to wszystko zależne od tego, jest wywołane tym, że no cena benzyny nieustannie rośnie od jakiegoś czasu tak naprawdę. No, może na chwilę to stanęło, ale znowu... Gaz się trzyma powiedzmy w miarę, tak, oscylując tam w między tych 2,15 a 2,30, ale to jednak stabilniej się trzyma niż benzyna. Dokładnie tak. Warto wspomnieć, że tak jak właśnie kolega powiedział, to będzie auto flotowe. Klient, który nazywa się Kartrak. Tak, dokładnie. Zaufał firmie Energy Gas Polska. Będzie tutaj tych samochodów od nich do gazowania więcej. W tym momencie pojawia się też druga flota, więc tych samochodów naprawdę będzie teraz bardzo dużo. Ja mogę dodać, że tych samochodów właśnie flotowych z Kartraku robiliśmy już ich dwie poprzednie floty, także no, nie było problemu, żebyśmy dostali trzecią flotę. Tak naprawdę myślę, że z kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt samochodów od nich dostaniemy, także w najbliższym czasie będą po prostu przyjeżdżać do nas z gazowania. Dokładnie tak. Po prostu klient, który ma dużo samochodów, chce dużo zaoszczędzić, zdecydował się na usługi Energy Gas Polska ze względu na profesjonalizm, na to, że też Energy Gas Polska jest w stanie obsłużyć taką ilość samochodów w niedługim czasie. Także zapraszamy nie tylko klientów indywidualnych, ale też firmy, które chcą założyć taką instalację gazową w większej ilości samochodów. Tak naprawdę zapraszamy wszystkich posiadaczy aut z silnikami benzynowymi do zagazowania samochodów. Namawiamy do oszczędzania po prostu, bo to jest rozsądne. Jasne. I nieważne, czy to jest auto z pojemnością 1,3 czy 5,7. Dokładnie. Również też posiadaczy aut z silnikami benzynowymi w nowej generacji, czyli z silnikami, z tryskiem bezpośrednim. Tak. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję.